Zanim ratusze się pojawiły na świecie, najważniejsi mieszkańcy miasta spotykali się najczęściej w domu najzamożniejszego kupca, bo ten dysponował wystarczająco dużym lokum. Pierwsze ratusze zaczęły się pojawiać w XII i XIII wieku. Niektóre miasta wyszły z założenia, że budynek poza użytecznością publiczną powinien pełnić też rolę obronną czy obserwacyjną. Stąd pojawiały się często wysokie wieże. Z czasem, w miarę bogacenia się społeczeństwa, ratusze ozdabiano. Zamożniejszym mieszkańcom zależało, żeby pokazać, że u nich żyje się bogato. Niektóre przetrwały do dziś, nienaruszone. Inne przechodziły liczne transformacje. Duże wrażenie robi jeden z pomorskich ratuszy. Neogotycki gmach w Słupsku ukończono w 1901 roku i z początku górował nad bajorem, który następnie kazano zasypać. Hol wejściowy przyozdobiony jest malowidłami, w oknach witraże, a w gabinecie prezydenta miasta nawet zachowało się biurko pierwszego burmistrza. Odwiedzając to miejsce, turyści mają okazję wspiąć na wieżę i tylko trzymać kciuki za pogodę. To wtedy mogą podziwiać rewelacyjną panoramę miasta. Renesansową perłą architektury jest ratusz poznański, który często nazywany jest najładniejszym ratuszem na północ od Alp. We wnętrzach wielkopolskiego ratusza znajduje się oddział Muzeum Historii Miasta Poznania, czy Wielka Sień. Jedna z najważniejszych pomieszczeń, która wręcz oszałamia. Oczywiście niezapomnianą atrakcją są poznańskie koziołki, które trafiły do ratusza po tym, jak według legendy parze koziołków przeznaczonych na ucztę udało się uciec przed kucharzem i podobno trykały się na ratuszowym gzymsie. Omawiać ratusze w Polsce i nie przytoczyć tego w Poznaniu to jak szukać albumu z najpiękniejszymi ratuszami i nie wspomnieć o albumie wydawnictwa SBM. Ratusze w Polsce daje możliwość poznać 100 najciekawszych budowli, mających niejedną historię do opowiedzenia. Mając burzliwą historię, są świadectwem ambicji lokalnych władz czy tragicznych losów miasta. Bogato ilustrowany album daje niepowtarzalną okazję, by poznać perełki polskiej architektury. No i wiele ciekawych. Generalnie wydawnictwo SBM ma wiele książek do wyboru. Historyczne, turystyczne, kulinarne, edukacyjne, albumy o sztuce, poradniki, literaturę piękną i książkę dla dzieci. Jak widać, jest z czego wybierać. Każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Nie czekaj i kliknij w link pod filmem. Ratusze już na ciebie czekają. Absolutną perłą renesansu jest ratusz w Brzegu. To bez dwóch zdań najpiękniejszy ratusz renesansowy w kraju. Czworoboczne wieże, pięcioosiowa loggia, półkoliste arkady, ozdobna elewacja, sala rajców, sala stropowa. Powodów do wzdychania jest naprawdę wiele. Nam pozostaje zazdrościć władzom miejskim Brzegu, że mogą obradować w tak genialnym budynku. Manierystyczno-barokowy ratusz w Zamościu może się pochwalić 52-metrową wieżą zegarową czy szerokimi wachlarzowymi schodami. Codziennie o godzinie 12 da się słyszeć hejnał, który co ciekawe grany jest jedynie na trzy strony świata – na północ, południe i wschód. Zgodnie z legendą założyciel miasta, hetman Jan Zamoyski, niespecjalnie przepadał za ówczesnym królem Polski Zygmuntem III Wazą. A że ten miał swoją siedzibę w Krakowie, to Zamoyski zakazał trębaczowi grać w kierunku zachodnim i tak to pozostało do dzisiaj. Gotycki ratusz we Wrocławiu służył przez setki lat do pierwszej połowy XIX wieku, kiedy władze miasta przeniesiono do nowego ratusza. Można tu podziwiać salę sądową, salę wielką czy salę książęcą, a przez długi czas to tutaj przechowywano klucze do bram miasta. Jakieś 700 lat temu otwarto w piwnicach pijalnię piwa. Piwnica Świdnicka była pierwszym lokalem gastronomicznym w całej Europie, no i funkcjonuje do dziś. W budynku również mieści się Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. Toruński ratusz jest jednym z największych ceglanych gotyckich budynków miejskich w Europie. Według legendy jest potężnym kalendarzem. Liczba okien oddaje ilość dni w roku. Liczba dużych sal – ilość miesięcy. Do tego są cztery bramy, jak ilość pór roku, a całość wieńczy wieża, symbolizująca jeden rok. Ratusz był centrum handlu i polityki, był czasową rezydencją królewską. Do tego wieża służyła jako skarbiec, miejski archiwum czy nawet więzienie. Co ciekawe, w 1812 roku przemawiał tutaj sam Napoleon Bonaparte.
Gdański ratusz pamięta czasy późnego średniowiecza. Od połowy XIV wieku do 1921 roku pełnił funkcję siedziby władz miasta. Także idealnie się nadawał do funkcji rezydencji królewskiej. 80-metrowa wieża daje możliwość podziwiania przebogatej panoramy miasta. Budynek uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Obecnie mieści się tutaj siedziba Muzeum Miasta Gdańska. Powszechnie uważany jest za najcenniejszy i najświetniejszy zabytek miasta Gdańska, co zresztą widać już na pierwszy rzut oka. Ratusz w Krakowie zasługuje na słowa uznania, choć ten niespecjalnie dotrwał do naszych czasów. Wzniesiono go na początku XIV wieku i stał do 1820 roku. Władze miasta chciały wyburzyć bezużyteczny ich zdaniem spichlerz, a podczas burzenia poważnie zarysowano mury samego ratusza. Wypadek przy pracy spowodował, że zadecydowano o rozbiórce całego ratusza. Z całego galimatiasu ocalała i przetrwała jedynie wieża. W wysokości 70 metrów panorama Krakowa zapiera dech w piersiach. Sandomierz chwali się gotycko-renesansowym ratuszem od 1349 roku. Wieżę dobudowano w XVII wieku. W ratuszowej piwnicy mieściła się siedziba miejskiego kata. W XVI wieku nadano mu formy renesansowe, budując u góry jedną z najpiękniejszych attyk ratuszowych w kraju. Dziś w podziemiach znajduje się klub – Pub Lapidarium. Na drugiej kondygnacji znajduje się tutaj Urząd Stanu Cywilnego. Ratusz w Tarnowie najpierw powstał w XIV wieku jako budowa gotycka. W XVI wieku nadano mu styl renesansowy. Wieża ma całe 30 metrów wysokości. Budynek uchodzi za główny symbol Tarnowa. Do 1931 roku był siedzibą władz miejskich. Dziś mieści się w nim muzeum. Ratusz trafił na monetę dwuzłotową w 2007 roku. Takich w obiegu jest ponad 1 000 000 egzemplarzy. Wzniesiony w XIII wieku, rozbudowany w XVI wieku, ratusz godnie reprezentuje miasto zakochanych, bo tak mówi się o Chełmnie. Skarb wśród obiektów sztuki renesansowej kiedyś mieścił więzienie, salę sądową, sklep oraz wagę miejską. Dzisiaj jest domem dla Muzeum Ziemi Chełmińskiej, gdzie można podziwiać wystawę historyczną, biograficzną i jest mnóstwo sztuki do podziwiania. Wspaniałych okazałych ratuszy jest od groma. Ratusz w Szydłowcu jest przykładem późno-renesansowego budynku, w którym siedzibę nadal ma burmistrz i samorząd Szydłowca. Budynek ukończono praktycznie 400 lat temu, a z przodu postawiono pręgierz, ale to zupełnie inna historia. W piwnicznej części budynku zaprasza kawiarnia Piwnica Szydłowiecka. Ząbkowice Śląskie trafił potężny pożar w 1858 roku i ratusz padł ofiarą ognia. Po 6 latach powstało to, co dziś można podziwiać w całej okazałości. Nad 3 kondygnacjami góruje 72-metrowa wieża z tarczami zegarowymi. Głogów długo zmagał się ze swoim ratuszem. Powstał w XIV wieku, płonął kilkukrotnie. Natomiast stylu klasycystycznego nabawił się w 1835 roku. Zniszczeniu uległ w 1945. Odbudowę rozpoczęto dopiero w 1984 i ją ukończono po 18 latach. Obiekt szczyci się ponad 80-metrowej wysokości wieżą ratuszową, najwyższą na Śląsku. Neorenesansowy ratusz w Bielsku Białej robi wrażenie od 1897 roku, bo takiego zdania były władze austro-węgierskie. Od 1951 roku jest siedzibą prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Budynek trafił w 2008 roku na okolicznościową monetę. Lęborski ratusz, do złudzenia przypominający zamek, jest perłą neogotyckiej architektury Kaszub. I oczywiście Lęborka. Największe wrażenie robi sala rajców, do tego witraże przedstawiające herby szlachciców. W Kole ratusz kazał wybudować sam Aleksander Jagiellończyk.
pojawił się w XVI wieku i stanowił miejsce pobytu przejeżdżających monarchów. Od wschodu budynek przyozdabiają cztery okazałe kolumny. Chojnice doczekały się ratusza w 1902 roku. Ten, wybudowany w stylu neogotyckim, ma fasadę z czerwonej cegły, która posiada modernistyczne dekoracje. Z Nowego Sącza, z powierzchni ziemi, pożaru zmiótł poprzedni ratusz. Obecny budynek w stylu eklektycznym ukończono w 1897 roku. Elewacja jest pokryta fryzem nadokiennym, które tworzą 33 herby polskich miast, bo z nimi utrzymują najlepsze kontakty handlowe. Ziębice szczycą się ratuszem eklektycznym z 1890 roku, z zachowaną wieżą renesansową z połowy XVI wieku. W trzecim z kolei ratuszu znajdują się Muzeum Domu Śląskiego, a w piwnicach mieści się stylowa restauracja. Szprotawski ratusz ma dwie wieże, coś czym mogą się chwalić jedynie nieliczne ratusze w Europie. Przy czym ich ratusz jest wyjątkowy, bo jedna z wież jest krzywa, jedna jest w stylu barokowym, druga gotycko-renesansowym. Warto odwiedzić Szprotawę i podziwiać tę perłę architektury. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału dotyczącego najpiękniejszych ratuszy w Polsce. Jeśli macie pomysł na kolejny film, napiszcie w komentarzach. Zostawcie lajka i suba, my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zasubskrybuje, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!